Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, dzisiaj przekażę wam najnowsze informacje dotyczące skinów, które zostaną wprowadzone wraz z nową aktualizacją. Na samym początku chciałem uprzedzić wszystkie wasze pytania, które brzmią, kiedy będzie aktualizacja. Nie wiem, moi drodzy, być może jutro, być może pojutrze. Od pewnego czasu współpracuję z Supercellem i mam dostęp do pewnych informacji nieco prędzej. Więc moi kochani, przygotujcie się na 10 minut naprawdę ciekawego materiału. Ale zanim wam przedstawię, jak wyglądają nowe skiny, chciałem wam coś ogłosić bardzo ważnego. Już w tą niedzielę 26 stycznia organizuję dla was wraz z Supercellem mega konkursik. Do wygrania są 3 skiny: Ninja Street Tara, Toksyczny 8-bit oraz Heroin Bibi. Musicie być od godziny 16 do 17 na mojej transmisji na żywo, a co 20 minut będę rozdawał właśnie jednego skina. Wystarczy, że będziecie dostępni na czacie, wpiszecie hasło na przykład konkurs, jeszcze hasło będzie z góry ustalone przeze mnie, jakie trzeba wpisać na czacie, żeby wziąć udział w losowaniu i 3 osoby z was wygrają te właśnie oto skiny. Więc mam nadzieję, że wpadniecie, strzelcie łapeczkę w górę, jeżeli wbijecie na tego live'a. Niech Supercell wie, że lubimy takie konkursiki i może będą organizowali ich więcej. Sprawdźcie jeszcze, czy subskrybujecie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych materiałów. Taki właśnie oto materiał dostałem od Supercella, gdzie przedstawia nam wszystkie nowe skiny. Zobaczcie, mamy zawirusowanego 8-bitowca, który się tak złowrogo śmieje, grozi nam pistoletem, no i generalnie ma tą taką brew jak Rexona znak, no jest cudowny. Zaklejony ma wlot od automatu. Z pewnością jakiś haker się do niego włamał, na przykład Eric Snowden przez Sendmail i go zhakował. Kabel, wtyczkę ma wyrwaną? Nie, myślałem, że wyrwana jest wtyczka. No generalnie ten zielony z fioletowym mega fituje, mi się osobiście turbo podoba. Dajcie znać tutaj w ankietce, co o tym skinie sądzicie, moim zdaniem jest naprawdę super. Przyszedł czas na gameplay, moi drodzy, i zobaczmy. Okej, poznaliśmy nowy dźwięk 8-bitowca. Jest taki bardziej, bym powiedział, skrzekliwy niż normalnego, ponieważ jest zhakowany, tak? I wszystkiemu tam pewnie, co ma tam w środku? Zwoje, cele, jakieś mikroukłady ma zhakowane, no i dlatego piszczy. Farel i jego teorie spiskowe. Dobra, sprawdźmy, czy też szata graficzna Ulta się różni. Tak, zobaczcie, hologram, który się tutaj znajduje w krzaczkach, czy jest podobny, tylko że jest taki zhakowane jego logo. Te, co ma na plecach, jest wyświetlane przez hologram. Okej, tym się z pewnością różni. No, jestem mega ciekawy. Okej, taki ma dziwny dźwięk, jeżeli ginie. Ten dźwięk znacznie się różni od normalnego 8-bitowca. Będziemy musieli z JJ-ką nagrać drugą część Rozpoznaj zadymiarza po głosie, ponieważ dużo nowych zadymiarzy doszło. I teraz jak będzie zestawienie dwóch 8-bitów, normalny z tym zhakowanym, no to będzie z pewnością można łatwo się pomylić. Naprawdę te dźwięki są przerażające. Okej, tutaj mamy Victory i jaka jest jego cieszynka? Aha, tak się w niebo głosy drze i do nas cały czas celuje z pistoletu. Moim zdaniem skin jak do 8-bitowca 10 na 10. Na tą informację to chyba wszyscy czekali z upragnieniem. Spójrzcie! Bibi ma nowego skina, nową animację w lobby. Robi taki piruet i rzuca tym mieczem. Potem ten miecz do niej wraca. W ogóle ten miecz ma przyczepiony jakiś Game Boy na sznureczku, znaczy na takim koraliku. No Blade jest z gwiazdką Brawl Starsa. Na kurtce ma też taką złowrogą gwiazdeczkę. Super kucyki, no i ta czapka brązowa, taka wiecie, żulowska, że tak powiem. Bardzo fajnie to wygląda, buciki też są kozackie, no powiem wam, że nie mogę się doczekać, aż zagram tą Bibi sam osobiście. Sprawdźmy, jak teraz wygląda Bibi na polu bitwy, czy jej animacje też są inne. Okej, Star Power ma załączony i graficznie nic się w sumie nie zmieniło na razie. Zobaczymy, jak zadaje atak, czy będzie jakaś inna na przykład smuga podążająca za ostrzem. Chyba tak, poczekajcie, dajmy pauzę. Zobaczcie, ten Blade jest teraz taki mega długi, tą gwiazdkę też na nim widać, ale chcemy zobaczyć smugę. Postaramy się jeszcze raz to sprawdzić. O! Teraz idealnie wszystko widzimy, ta smuga jest taka jakby komputerowa, nie jest taka płynna. Widzicie, jest jakby złożona z pikseli, więc ten miecz prawdopodobnie też jest jakąś bronią z gier, tak mi się wydaje po prostu. Dlatego zostawia taką smugę pikselową. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, jaka jest wasza teoria. I zobaczmy jeszcze, jak wygląda jej ultimate attack, bo z pewnością za chwileczkę się przekonamy. O, tutaj ma ciężko, Leon podjeżdża i Brock.
Co prawda to są boty, ale wiecie, boty potrafią zaskoczyć. Okej. Jest ult. I z pauza. Spójrzcie tylko. Kulka BB, czyli ta guma balonowa, też jest taka pikselowata, czyli ta BB jest odwzorowywana na wzór jakby jakiejś postaci z gry, tak mi się wydaje. Po prostu jest tym inspirowana rewelacyjnie. Powiem wam, jest taka tęczowa ta kulka, naprawdę super to wygląda. Ale nie rozróżniam dźwięków, chyba dźwięki są te same. O, dajmy jeszcze raz pauzę. Dobra, te smugi wyglądają w ten sposób. Faktycznie są takie pikselowate. No i strzel ulta. Okej, guma się odbija. Patrzcie, jak ona się fajnie odbija. A, i jak ginie, też zmienia się w piksele. Super grafika. Mi się mega osobiście podoba. Ta aktualizacja będzie przekozacka, ponieważ zostaną do gry wprowadzone same rewelacyjne skiny i do postaci, do których jeszcze skina nie było. Czyli chodzi mi o Bibi. Za chwileczkę jeszcze sprawdzimy nowe skiny. Powiem wam, że są naprawdę ciekawe, bo ja tak sobie delikatnie przeglądałem, ale chciałem sobie wszystkie smaczki zostawić na odcinek. Okej, dokończy go czy nie? No i guma. No co jest? Pokonasz go czy nie? Co to jest za gierka? No dawaj! Nie, zginie! Co? Guma. Dobrze, guma obiła tego El Primo. Goni go. Goni go. Okej, jeszcze raz. Nie! Ult od El Primo i co? Zginie? Przegra to? Tak! Przegrał! No nie mam pytań. Ale chociaż wiemy, jak Bibi się smuci. Właśnie o tym Game Boyu mówiłem, co jest przymocowane do jej miecza. Widzicie go? Dobra, przyszedł czas teraz, moi kochani, na Tarę. Niebieska Tara i najnowsza Street Ninja Tara. Nowa animacja postaci. Czaruje teraz tak te karty. Ma bardzo fajne buty. Fit mega, różowo-niebieski. Podoba mi się, naprawdę. No i jestem mega ciekawy, jak będzie wyglądał jej Ultimate Attack, bo jak dobrze wiemy z Brawl Talka, szata graficzna i Ultimate Attacku też została zmieniona. Sprawdźmy to. Okej, zagrają tryb Gem Grab. No dobra. Jak widzimy, Tara trzyma te karty w ręku i tak z tyłu nimi faluje. Fajnie to wygląda. Karty same w sobie chyba nie mają zmienionej szaty graficznej. Są takie niebieskie, prześwitujące, przecinające, ale za chwileczkę jeszcze raz zobaczymy. Co jest na nich narysowane? Jakiś ogień? Fireball? Nie mam pojęcia. Poczekajmy teraz na Ultimate Attack. No jestem mega ciekawy, jak on będzie wyglądał. Za chwileczkę sobie ulta nabije, Tara. No chyba, że prędzej zginie, no to będzie przypał trochę, bo ten Leon ładnie obija. Okej, tam jest Spike i uwaga, rzuca. Aha, nie zdążył rzucić, no szkoda. Dawaj, wracaj na pole bitwy, pokaż nam, jak to wygląda, wariacie. Okej, leci ult. Tylko, że teraz Poco strzelił. Dobra, ult, spójrzcie. Leci takie oko Tary, fajnie to wygląda, zamknięte w cuba, oko. Super, no i zobaczmy, jak uderzy w ziemię. Chyba jak normalny atak, czyli no, albo się po prostu mylę, no nie było to nic specjalnego. Sprawdźmy jeszcze raz Ultimate Attack, jak zaraz go nabiję. Z pewnością poleci? Nie, nie poleciał znowu. Gra dobiegła końca i zobaczmy Cieszynkę. Aha, Tara po prostu lewituje karty. No dobra, całkiem spoko. No i moi drodzy, teraz to mam dla was mega niespodziankę. Pokażę wam, jak wygląda walentynkowa Piper. Spójrzcie tylko na to. Ja osobiście myślałem, że ta Piperka, to co ma na głowie, że to nie będzie grzywka. Ja myślałem, że ona będzie miała łuk i będzie strzelała do nas strzałami Kupidyna. Ale niestety się myliłem. Dalej ma snajperkę w postaci swojej parasolki. Ma też dodatkowo taką fajną spinkę we włosach. Na czubku jej broni jest serduszko, czyli będzie strzelała, no, kulami w kształcie serca. Teraz zobaczmy ją w 360 stopniach. Okej, czerwona parasolka, różowo-czerwona kokarda, no i biała suknia. Bardzo fajnie to wygląda ten skin, no taki walentynkowy, taki jak powinien być. Okej, sprawdźmy teraz, jak taka Piperka sprawuje się na Bounty. Czy jej szata graficzna strzału też została zmieniona? Tak! Widzieliście ten strzał? Ale jest piękny. Strzela serduszkami. Postaram się to jakoś fajnie spauzować.
O, teraz idealnie widzimy. Leci w kierunku Shelly serduszko, które, no, co prawda mocno bije. Z pewnością nikt się nie zakocha, kiedy dostanie taką bombę od Piperki z ukrycia. Ale sam pomysł na skina, czyli jako postać Cupidyna. O, uwaga, mamy ultimate attack. Piperka wyrzuca teraz bomby w kształcie serc. Wow, wow. Które wybuchają, no i niestety i żadnego efektu dodatkowego w postaci na przykład serduszek nie mają, ale naprawdę wygląda to czadowo. Ten skin musi być w mojej szafce, jak dobrze wiecie, ja Piperką kocham grać. No i troszeczkę teraz Piperka zeszła o poziom niżej, ponieważ moją ulubioną postacią na chwilę obecną jest Bi. Leci serce w kierunku Max i nie wiem, czy to serce przypadkiem nie ma jeszcze skrzydełek. Czy to po prostu jest taka smuga za nim przecinającego się powietrza. I teraz, moi drodzy, omówimy sobie skin, który musicie kupić. Jeżeli macie możliwość kupienia gemów, to kupcie właśnie skin do Pandy Nity, ponieważ Supercell się zadeklarował, że przez dwa chyba tygodnie od wprowadzenia tego skinu do sklepu cały dochód przeznaczą na pomoc zwierzętom oraz koalom w Australii. Ja na pewno ten skin kupię, też zrobię jakiś konkursik specjalnie na was, żebyście mogli też kupić ten skin. To już jest piąty skin do Nity i zobaczcie, jak on przecudownie wygląda. Nita ma naszyjnik w kształcie świata, czyli symbolizuje to nam akcję charytatywną, którą Supercell organizuje. Dodatkowo koala jest przebrana w strój strażaka. Jak dobrze wiecie, strażaków tam naprawdę brakowało. Polacy mieli polecieć, ale no niestety rząd nas się nie zgodził. No ale o tym nie dyskutujmy. Ja osobiście będę musiał mieć ten skin w swojej szafce. Zobaczmy sobie teraz w 3D, jak ona wygląda. No wygląda rewelacyjnie. Zielono-żółta szata. Pod spodem jakieś spodenki. No i oczywiście skóra koali na głowie. Co prawda głupio to brzmi. No ale to jest postać fikcyjna, wiadomo o co chodzi. Generalnie no pasuje idealnie do Nity. Lecą chłopcy radarowcy. Dźwięk Nity się nie zmienił, chyba w żadnym skinie się dźwięk Nity nie zmienił. W sumie nie ma co tutaj zmieniać, ja sam osobiście na przykład nie odróżniłbym głosu na przykład koali od pandy i od... W sumie od niedźwiedzia bym odróżnił, ale od koali od pandy w życiu pięknym. Ale sprawdźmy, jak będzie wyglądał ultimate attack, czy ta koala ma dodatkowo jakąś szatę graficzną. Okej, okay, poleciał ulcik. No niestety niedźwiedź nie zmienił się za mocno, tylko po prostu wyglądem, dodatkowych dźwięków oraz szaty graficznej, na przykład efektów nie ma. Ale i tak zobaczcie, jak on super wygląda. Idzie ten sobie niedźwiadek. Ma tą super czapkę na głowie strażaka. Rewelacja, po prostu rewelacja. Ja sam osobiście, jak byłem mały, bardzo mocno chciałem zostać strażakiem, ale jak zobaczyłem pierwszy pożar, no to moja mama powiedziała, że tak zacząłem ryczeć, że no jednak zmieniłem zdanie. I to było na tyle z tego odcinka, moi drodzy. Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Przyzwyczajcie się, że teraz coraz częściej będę nagrywał materiały kilka dni przed aktualizacją, ponieważ już współpracuję z Supercellem, jestem mega zadowolony z tej współpracy. No i moi drodzy, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Ja już dzisiaj z wami żegnam. Aktualizacja być może jutro, być może pojutrze. No i będziemy testowali z pewnością nowego zadymiarza. Trzymajcie się, cześć!